Carlo w filmie Miecz i Krzyż. W pozostałych rolach muzyka. Reżyseria Carlo Ludovico Bragaglia. Słuchajcie, przynoszę ważne wieści. Jakie? Cesarz Tyberiusz wysłał do Judei specjalnego wysłannika. Właśnie schodzi na ląd gdzieś na wybrzeżu. Ale gdzie? Dlaczego okręt nie zawinął do Cezarei? Przypuszczam, że nie była to decyzja Tyberiusza, tylko raczej dyplomacja Poncjusza Pilata. Co masz na myśli? Przybycie specjalnego wysłannika cesarza akurat teraz może jedynie oznaczać, że rządy Piłata nie podobają się w Rzymie. Według ciebie Piłat chce zmniejszyć wagę tej misji? Oczywiście. Jest słaby, lecz inteligentny i świadom przewagi Sanhedrynu i króla Heroda. Czy w Cezarei nie ma portu? Czego obawia się Poncjusz Piłat, że każe nam tutaj schodzić na ląd? Jestem żołnierzem, Gajuszu Marcellusie, i moim obowiązkiem jest wykonywać rozkazy. Sprytnie uniknąłeś odpowiedzi, Klaudiuszu Afrikusie. Mieszkasz w Judei od ponad 30 lat i nikt lepiej niż ty nie zrozumie prawdziwego powodu pewnych rozkazów. Nikt zaś lepiej niż ty nie zrozumie przyczyny mojego milczenia. Dajmy temu spokój. Oficjalne zawinięcie do portu w Cezarei mogłoby wywołać plotki o nieporozumieniach między Rzymem a jego prefektem w Galilei. Niektórzy mogliby wykorzystać tę sytuację. Masz rację. Wydaj rozkaz zejścia na ląd. Podczas podróży wyjaśnisz mi przyczyny tych tajemniczych środków ostrożności. W Rzymie dużo się mówi o niejakim Barabaszu. Co myślą o nim tutaj? Jest wyzwolicielem czy też zwykłym przestępcą? Mieni się wyzwolicielem. Jednak szybko przekonasz się, że w rzeczywistości tutaj wszystko wygląda inaczej. Rozumujesz jak filozof? Nie, raczej jak zmęczony żołnierz.
Biorąc pod uwagę twoje doświadczenie, masz dla mnie jakieś wskazówki? Radziłbym ci zająć się niejakim Jezusem z Nazaretu. Ilu ma żołnierzy? Nikogo. To rabin. Kaznodzieja? Myślisz, że powinienem obawiać się religijnego fanatyka? Miejmy nadzieję, że nie. 30 lat spędzonych w Judei mogło źle wpłynąć na moje poglądy. Przygotujmy się, Barabaszu. Musimy od razu przejąć cały ładunek. 8 skrzyń złota. Skąd wiesz? Gdybyś miał moich informatorów, to ty byłbyś Barabaszem. Na koń. Za mną. Puść mojego konia, zostaw go. Stać, nie uciekajcie. Chodź tu, zostaw mnie. Ile jest skrzyń? 7. Musi być jeszcze jedna. Poszukaj, tak jest. Jeśli jej nie znajdziesz, zapłacisz głową. Jest, Barabaszu. Wiedziałem, że powinno być 8. Postawcie je obok pozostałych. Pośpieszcie się. Te pieniądze pochodzą z podatków twoich braci, Barabaszu. Jeśli je zabierzesz, będą musieli zapłacić jeszcze raz. Zostaw go. Ja się nim zajmę. Chodź tu. Stój. Dokąd pędzisz? Nie zabijaj mnie, Barabaszu. Co się gapisz? Więc to ty jesteś Barabasz. W taki sposób chcesz wyzwolić królestwo Judei, rabując karawany i zabijając swoich braci? Maria Magdalena, kochanka Hanana. Skąd wiedziałeś, że będę w tej karawanie? Pogłoski o twojej urodzie nie są przesadzone. Skąd wiesz, na którą karawanę warto jest napaść? Hanan jest twoim informatorem? Czy to możliwe, żebym był w zmowie z arystokratycznym siostrzeńcem arcykapłana? Zgadłam więc. Teraz jesteś pod moją opieką. Podziękuj mi, że darowałem ci życie. Stójcie! Ej! Ferma! Barabasz, gdzie was zaatakował? Na wzgórzach. Jechaliśmy z Damaszku. Zrabowali daninę dla cesarza. Czy daleko stąd? Nie, możemy tam dotrzeć przed zachodem słońca. Skosztuj tego wina. Jest wyborne. Może wolisz spróbować go z moich ust? Świnia. Śmiesz mi odmawiać? Ty, która się sprzedajesz za garść złota?
Widzę, że wolisz wyłącznie bogatych. Ja jestem bogaty i mógłbym ci zapłacić, gdybym chciał. To jest złoto. Dlaczego jednak miałbym to robić? Jesteś moją branką. I będę cię miał jak nie po dobroci, to siłą. Barabaszu, Rzymianie. Naprzód, do ataku. Poddaj się, Barabaszu. Rzymianinowi? Nigdy. Uciekaj, Barabaszu. Szybko. Będę na was czekał w Jerozolimie. Jeszcze się spotkamy. Za nimi. Kim jesteś? Co tu robisz? Jechałam w karawanie, na którą napadł Barabasz. Jak ci na imię? Maria. Pochodzę z Jerozolimy. Jesteś ranny. Pozwól, że opatrzę ci ramię. Jaka to maść? Zioła, esencje, olejki. To, czego my używamy do gojenia ran. Jesteś bardzo piękna. Wasze prawo zakazuje przyjaźnić się z Żydami, centurionie. Może to wbrew rozsądkowi, ale tak jest. To głupie prawo. Przecież ustanowił je wielki cesarz. Masz coś przeciwko mnie, ponieważ jestem Rzymianinem? Nie. To ty mi nie ufasz, ponieważ jestem Żydówką. Bzdura. Już od dawna nie uznaję wyższości jednego narodu nad drugim. Przekonał mnie do tego mój przyjaciel, a twój rodak. Człowiek wykształcony i inteligentny. Ma na imię Hanan.
Jest siostrzeńcem arcykapłana. Słyszałaś o nim? W Palestynie jest wielu siostrzeńców. Jeśli kiedyś będę w Jerozolimie, spotkasz się ze mną? Może. Co byś o mnie pomyślała, gdybym postanowił złamać jedno z naszych przestarzałych praw? Że jesteś człowiekiem. Teraz musisz odpocząć. Twoi żołnierze zabiliby mnie, gdybyś nie wyzdrowiał. Nigdy bym na to nie pozwolił. Przyjdę jutro zmienić ci opatrunek. Hananie, głupcze, nie powinieneś tu przychodzić. Boisz się, że Rzymianie odkryją, że jesteśmy przyjaciółmi? Przyjaciółmi? Powiedzmy wspólnikami. Mógłbyś przynajmniej zapytać, dlaczego nadstawiłem karku, żeby się z tobą zobaczyć. Więc mów. Karawana, którą kazałeś zaatakować, wpadła w ręce Rzymian. Zaskoczyli nas. Zginęło wielu moich ludzi. Pozwoliłeś, żeby 30 tysięcy talentów wyśliznęło ci się z rąk? Co cię bardziej interesuje, talenty czy Maria z Magdali? Była w karawanie i wpadła w ręce Rzymian. Wie o nas. Skąd? To bystra niewiasta. Jak jej zapłacą, powie wszystko. Nie. Rzeczywiście. Zapomniałem o twoim nieodpartym uroku. Ona cię nigdy nie zdradzi. Jednak teraz jest na pustyni z rzymskim centurionem Gajuszem Marcellusem. Znasz go? Nie muszę go więc opisywać. Widzisz, Maria ma pewną słabość wspólną wszystkim kurtyzanom. Są to mężczyźni. Jestem pewien, że w tym wypadku mogłaby nawet zakochać się. Wynoś się. Dobrze. Lecz jeśli Maria lub ktoś inny zdradzi mnie, wynoś się. Do Cezarei mieliśmy przybyć 3 dni temu. Żołnierze są niezadowoleni. To, co dzieje się w namiocie, nie jest dla nich dobrym przykładem. Bądź cicho. Gajusz zapomniał o cesarskich rozkazach. Powiedziałem, żebyś był cicho. Thank you.
Dlaczego straciłaś humor? Myślałam o pewnej dziewczynie. Na imię miała Judyta. Umarła w 17 roku życia. To bardzo smutne. Zasłużyła na śmierć. Dlaczego? Ponieważ zakochała się, a to było przestępstwem. Nie była tylko pewna, czy chodziło o prawdziwą miłość. Zresztą skąd mogła to wiedzieć, mając 17 lat? Jej rodzice próbowali rozdzielić ich, ale spotkali się jeszcze raz, obiecując sobie, że nigdy więcej się nie zobaczą. Tej samej nocy na placu przed świątynią Judyta została ukamieniowana, a żołnierz ukarany i przeniesiony. Ona była Żydówką, a on Rzymianinem? Tak. Czy to ci nie daje spokoju, Mario? Marco? Co ma znaczyć ten sygnał? Wydałem rozkaz zwinięcia obozu. Dlaczego? Co się stało? Żydówka odeszła. Co takiego? Pozwoliłeś jej uciec? Nawet pomogłem. Głupcze, to samowola. Czy ty nic nie rozumiesz? Wiem, że ją kochasz. I wiem, ile to cię będzie kosztować. Nie możemy jednak zapominać o swoich obowiązkach. Przygotujcie konie. Szybko, natychmiast ruszamy. Marto, Łazarzu. Gdzie jesteście? Nareszcie wróciłaś. Marto, Łazarzu. Cieszę się, że znów jestem w domu. Martwiliśmy się o ciebie. Powiedziano nam, że napadnięto na karawanę, w której jechałaś. Kto wam powiedział? Ja. Skąd wiedziałeś? Chcę porozmawiać z tobą na osobności. Skąd wiedziałeś? Od Barabasza? Mam nadzieję, że Rzymianie nie dojdą do tego wniosku. Bałeś się, że zostanę z Rzymianami i zdradzę cię Hananie? Twój serdeczny przyjaciel Barabasz usiłował mnie uwieść. Ufam ci. Myślę, że byłaś uprzejma dla Rzymian. Jestem zmęczona. Chodź tu. Nie jestem twoją niewolnicą. Robię to, na co mam ochotę. Wyjeżdżam na parę dni do Cezarei. Kiedy wrócę, wydamy przyjęcie na twoją cześć. Jak chcesz, ale nie w tym domu. Moja siostra i brat nie życzą sobie tego. To nasz dom i tutaj przyjmiemy naszych gości. Czytałem krytyczne uwagi na temat mojego zarządzania Judeą. Cesarz uważa, że powinienem zrezygnować.
Z żalem przyznaję, że ma rację. Obawiam się, że zbyt wielką wagę przywiązujesz do krytyki. Moja żona Klaudia jest tego samego zdania. Ton tych uwag jest bardzo dyplomatyczny, co nie zmienia jednak istoty sprawy. Rzym nigdy nie zapomni twoich osiągnięć jako zarządcy w Hiszpanii, Aleksandrii i w innych prowincjach. Owszem, tylko że to była Hiszpania i Aleksandria. Tu jest Judea Centurionie. Tajemnicza ziemia, której człowiek myślący realnie tak jak ja nie potrafi zrozumieć. Czy chcesz przez to powiedzieć, że my, zdobywcy świata, nie możemy poradzić sobie z paroma akrami pustyni? Nie, chcę tylko powiedzieć, że nie wiem jak. Może ty masz jakiś pomysł? Wojsko jest przygotowane do zaprowadzenia ładu i porządku. Dobrze, co dalej? Zlikwidujemy bandytów. Odnowimy szlaki komunikacyjne. Możesz liczyć na mnie w granicach moich możliwości. Powiedz mi, dlaczego tak trudno jest zarządzać tymi ludźmi? Po prostu chcą wolności. Nie widzą korzyści, jakie płyną z rządów rzymskich? Zdziwisz się, ale nie. Co więcej, Herod widzi wolność na swój sposób, a Sanhedryn na swój. Poza tym istnieją tłumy demagogów, świętych i wielu innych, którzy wprowadzają zamęt wśród plebsu swoimi poglądami. Czy ten Jezus z Nazaretu jest wśród nich? To młody rabin, pochodzi z Galilei. Kto go słuchał, uważa, że potrafi przekonująco przemawiać. Co się dzieje? Chcą obalić cesarskiego orła? Protestują przeciwko obecności godła rzymskiego przed ich świątynią. To obraża ich Boga? Oczywiście. Ale cesarz jest wszechmocny, czego dowodem jest właśnie ten orzeł. To demonstracja na twoją cześć, Gajuszu Marcellusie. Musi być stłumiona. Spróbuj to zrobić. Za twoim przyzwoleniem. To jest święta ziemia. To godło obraża naszego Boga. Zniszczmy go. Rzymscy ciemiężyciele ściągają z nas podatki. Gardzą naszą religią. Obalmy orła. Niech symbol Rzymu obróci się w proch. Hananie, ty tutaj? Przybyłem do Cezarei tylko na parę dni. Mogę mieć nadzieję na posłuchanie? Co ty mówisz? Po co te ceremonie? Przecież jesteśmy przyjaciółmi, jakimi byliśmy w Rzymie. Tutaj jesteś Rzymianinem wydającym rozkazy, a ja Żydem, który musi ich słuchać. Skoro jednak uważasz mnie za swojego przyjaciela, pozwól, że wyrażę swoje zdanie na temat tego, co się stało. To była pokojowa demonstracja. Dlaczego interweniowali twoi żołnierze? Obalono rzymskie godło. Umieszczenie orła przed świątynią było prowokacją, ale możesz to naprawić, uwalniając więźniów. Tego nie mogę zrobić. Wierzę w twoją mądrość i naszą przyjaźń. Widzę, że między wami jest chłopiec. Niech wystąpi. Jesteś jeszcze dzieckiem. Co robiłeś wśród demonstrantów? Odpowiedz. Nic nie masz mi do powiedzenia? Ja go zabrałem ze sobą i powinienem zostać ukarany. Ale posłuchaj mnie, Piłacie. Zbliża się wielkie wydarzenie. Ten, który wyzwoli lud Izraela, jest już wśród nas. I niebawem rzymskie orły zostaną przepędzone z Judei.
Za tę zuchwałość wymierzyć mu 100 batów. Zabrać go. To stary człowiek, który wierzy w swojego Boga. Nie możesz go za to karać. Słuszna rada. Skorzystaj z niej. Jeszcze niedawno twierdziłeś, że z motłochem trzeba obchodzić się stanowczo. Teraz ich bronisz. Ty jesteś namiestnikiem i do ciebie należy decyzja. Zaczekajcie. Przyprowadźcie go do mnie. Powiedz, kim jest ten, który przyniesie wolność Izraelowi? To ten, o którym mówią proroctwa. Pojawił się już wśród nas. Cała Judea mówi o nim i jego cudach. Sparaliżowani chodzą, a niewidomi widzą. Rzym zgładzi tego fanatyka. Włócznie twoich żołnierzy pochylą się przed nim niczym trzciny na wietrze, a ich zbroje będą bardziej miękkie niż wosk. Dość tego. Zabrać go. Wyjdźcie wszyscy. Słyszałeś go? Widziałeś ich? Kim są ci ludzie? Szaleńcami? Fanatykami? Czy po prostu wierni? Nie wiem. Jesteś ostrożny w swoich opiniach, centurionie. Od czasów Jana Chrzciciela nie byli tak podekscytowani przybyciem nowego proroka. Czy dalej będziesz zajmował się tą sprawą? To mój obowiązek. Ale pomówmy o więźniach. Co z nimi zrobisz? Nie mogę ich uwolnić. To byłby policzek wymierzony Rzymowi. Zresztą zawsze tak jest. Oni znieważają nas, my zamykamy ich w więzieniach i nic się nie zmienia. A gdybyśmy wymienili ich za głowę Barabasza? To jest jakieś wyjście. Udaj się do Sanhedrynu, do Jerozolimy. Omówić wymianę więźniów. Dołączę do ciebie za kilka dni w czasie Paschy. Wysłannik Rzymu przybył do Jerozolimy, żeby negocjować z Sanhedrynem. Może Bóg zwróci wolność naszym braciom. Jak się nazywa ten Rzymianin? Gajusz Marcellus. Jest w Judei od kilku dni. Wracam do świątyni, żeby przynieść wam nowe wieści. Mario? To on? Tak. Pamiętaj, że jest Rzymianinem. Uratował mi życie. Poza tym różni się od innych. Co zamierzasz? Nie wiem. Mam nadzieję, że intencje namiestnika Poncjusza Piłata są dla ciebie jasne. Ufam też, że przekonałem cię o mojej dobrej woli. Dziękujemy namiestnikowi Rzymu za jego łaskowość, która daje nam nadzieję, iż burzliwe czasy wreszcie dobiegną końca. Obiecuję jak najszybciej przekazać Barabasza rzymskiemu trybunałowi. Dziękuję, Gajuszu. Dowiodłeś swojej przyjaźni, występując w sprawie uwolnienia więźniów. Może miałem po prostu szczęście. Głównie chodzi nam o ujęcie Barabasza. Skoro o nim mowa, to podobno podczas utarczki z nim ocaliłeś piękną niewiastę. Skąd wiesz? Żołnierze niczego nie utrzymają w sekrecie. Jakiej na imię? Maria. Pochodzi z Jerozolimy. Zapewne kurtyzanie. W Jerozolimie jest ich mnóstwo. Gdybyś ją znał, nie mówiłbyś tak. Wybacz mi. Mam jednak nadzieję, że miłość nie przeszkodzi ci wziąć udziału w niewinnej zabawie. Pewna kurtyzana, moja znajoma, wydaje ucztę. Chciałbym, żebyś też przyszedł. Nie mogę odmówić staremu przyjacielowi. Jednak jestem Rzymianinem, a twoja religia... Przykryj tunikę płaszczem. Gospodyni nie zauważy.
Mario, bałem się, że już nigdy cię nie zobaczę. Dlaczego uciekłaś? Myślałam, że tak będzie lepiej. Jednak kiedy usłyszałam, że jesteś w Jerozolimie, postanowiłam się z tobą zobaczyć, aby ci wszystko wyjaśnić. Wiesz, że cię kocham. Nie, proszę. Czego się boisz? Przy mnie nic ci się nie stanie. Piłat jest moim przyjacielem. Cesarz Tyberiusz chroni mnie. Nie ich się boję. Kogo więc? Siebie. Ciebie. Mnie? Przecież cię kocham. Nie rozumiesz, że zrobiłbym wszystko dla ciebie? Pojedziesz ze mną do Cezarei, do Rzymu. Nie skończysz tak jak biedna Judyta. Byłoby cudownie, gdybyśmy mogli zawsze się tak kochać. Nic nam w tym nie przeszkodzi. Nie pora teraz na miłość. Chcę, żebyś mi coś obiecał. Mów. Muszę cię opuścić. Obiecaj mi, że nie będziesz mnie szukał. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, sama ciebie znajdę, przysięgam. Nie mogę ci tego obiecać, ale musisz. O nic mnie nie pytaj. Kocham cię, zaufaj mi. Witaj. Nasza gospodyni nie jest jeszcze gotowa. Na pewno będzie tak samo czarująca jak twoja tajemnicza nieznajoma. Lavinio? Livio? To jest mój przyjaciel Gaiusz Marcellus. Niezły. Spójrz, oto on. Dobrze go zwiążcie. Kto to jest? Zwolennik Nazareńczyka. Mój niewolnik, który na ulicach wychwala dobroć i czystość. Ciekaw jestem, czy nasza gospodyni zdoła przekonać go, iż grzech jest zabawniejszy od cnoty. Ten niewolnik jest święty. Popełniasz świętokradztwo. Bóg cię ukaże, Mario. Przestań, nudzisz mnie. Dlaczego miałby to zrobić? Przecież to on uczynił mnie właśnie taką. Nie win Pana za swoje grzechy. Tylko diabła i siebie samą. Swoje piękno oddałaś na usługi szatana. Skoro jestem jego córką, mogę żyć jak grzesznica. Rzuć Hana na Mario. Przestań, Marto. Hanan z dnia na dzień staje się coraz bardziej zazdrosny. Zresztą sama widziałaś. Będę spełniała jego zachcianki, dopóki nie uzyskam wolności. Wyjdźcie stąd, wszystkie, szybko. Teraz mam cel. Jaki? Gaiusz Marcellus? Co się stało? Przyszła wstawić się za tym zwolennikiem Nazareńczyka. Obawia się, że mogłabym go skazać. Marto, zostaw mnie w spokoju, Marto. Mam podarunek dla ciebie. Sprawi, że będziesz tańczyła bardziej zmysłowo. Dlaczego w masce? Czy moja twarz już ci się nie podoba? Jesteś śliczna. Włóż więc maskę, by twoja twarz nie odrywała mojej uwagi od tańca. Źle się czujesz? Chodźmy. Ha, 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 ha
Co jej jest? Źle się czuje? Nie wiem, pójdę sprawdzić. Teraz, przyjaciele, wystąpi dla was inna tancerka. Mario? Gajuszu. Bezwstydnico. Nie masz szacunku nawet dla własnej religii. Teraz już wiesz. Jestem kochanką Hanana. Nawet kamienie o tym wiedzą. Proszę cię, zostaw mnie samą. Wybacz. Nie wiedziałem, że tą tajemniczą niewiastą jest Maria. Źle ulokowałeś uczucia. To dlatego mnie zaprosiłeś? Magdalena jest moją kochanką. Skąd mogłem wiedzieć, że właśnie o nią chodzi? Nie ja, lecz ona cię oszukała. Zresztą to część jej profesji. Gajuszu. Jestem Marta, siostra Marii. Proszę cię, nie żyw do niej nienawiści. Wierz mi, ona nie jest zła. Czy tego naucza Nazareńczyk, że grzech staje się cnotą? Wybaczam ci twoje bluźnierstwo. Lepiej będzie, jeśli jej nigdy już nie zobaczysz. Proszę cię jednak, spróbuj przestać ją nienawidzić. Magdaleno. Magdaleno.
Mario. Ukazał mi się człowiek z Galilei. Ty go wezwałaś. Dlaczegoż to święty miałby przyjść do grzesznika? Bo grzesznicy potrzebują go najbardziej. Zbłąkana owca jest mu bliższa nade wszystko. Nie widziałaś tańca Biblii. Jej też się nie udało. Ten człowiek musi być z kamienia. Zejdź do nas. Wszyscy czekają na ciebie. Nie dotykaj mnie. Czy widok Gajusza Marcellusa aż tak wielkie wywarł na tobie wrażenie? Przysięgam, że już nigdy mnie nikt nie dotknie. Jest pijana. Kiedy się poczuje lepiej, przyślij ją na dół. Głupia jestem, że się boję. To nie mógł być człowiek z Galilei. To jakieś czary. Przesłanie od Pana nie jest magią. Marto, uwolnij tego świętego człowieka i dopilnuj, żeby nic mu się nie stało. Chcesz z nim rozmawiać? Nie. Odpraw go. Jutro pójdę do świątyni oczyścić się. Jesteś szalona. Wiesz przecież, że nie wolno ci tam wejść. Ukamienują cię, jeśli odkryją, kim jesteś. Pójdę. Muszę się pomodlić do Pana Izraela. Mario, nie idź tam, proszę cię. Weź tego, jest ładniejszy. Ta kobieta to Maria z Magdaleny. Tak, nie ma wątpliwości, to świętokradztwo. Gajuszu, tylko ty możesz ją ocalić. Chodź. Po co poszła do świątyni? Nikt nie był w stanie jej przekonać, że to szaleństwo. Nie mogę wejść do środka, nie jestem waszej wiary. Centurionowi nic nie powiedzą. Tylko ty możesz ją uchronić przed ukamieniowaniem. Obraziłaś Pana. Nie unikniesz jego kary. Świętokradztwo. To kurtyzana z Magdali. Zbezcześciła świątynię. Zapłacisz za to świętokradztwo własnym życiem. Ukamieniować się. Stójcie! Nadchodzi Jezus Cudotwórca. To nie rządnica, zbezcześciła świątynię. Zgodnie z prawem mojżeszowym musi zostać ukamieniowana. Jesteś mądrym człowiekiem. Powiedz nam, co mamy z nią zrobić. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jeszcze raz. Wygrałem. Rzucaj, dobrze.
Adesso ti tocco. No, no, tiro io. Fermo! Otto, 14. Czy ja teraz kolej? Ja rzucę. Barabaszu, ktoś chce się z tobą widzieć. Mówiłeś, że nie powinno się nas widywać razem. Przybyłem, żeby cię ostrzec, że Sanhedryn postanowił wydać cię Rzymianom. Musisz natychmiast opuścić Jerozolimę. Byłoby ci to na rękę. Jeśli pragniesz być ukrzyżowany, zostań, ale daleko stąd byłbyś bezpieczniejszy. Dlaczego tak się mną przejmujesz? W więzieniu lub martwy będziesz dla mnie bezużyteczny. Zależy mi na twoim życiu. Czy też na pieniądzach, które ci dostarczę, no jednym i na drugim. Dopóki panuje zamęt, nasze interesy będą szły dobrze. Im bardziej wzburzone morze, tym lepiej dla nas. Masz rację. Widzę, że się uczysz. Dziękuję ci, ale w mojej grocie czuję się bezpiecznie. Rób jak chcesz. Wybacz, panie, lecz moja pani nie może cię przyjąć. Mam rozkaz nikogo nie wpuszczać. Odsuń się. Proszę cię, zaczekaj. Maria jest chora. Nie mów głupstw. Znam jej chorobę. Świata nie widzi poza tym Galilejczykiem, odkąd spotkała go przed świątynią. Co zamierza? Pogrzebać się żywcem w domu, rozpalić modlitwami? Jesteś Rzymianinem, wierzysz w innych bogów, nieważne w co wierzy. Nazareńczyk może jej pomóc. Jeśli ją kochasz, nie sprzeciwiaj się. Ja też mogę jej pomóc. Zaczekaj, proszę. Znów przyszedł Gajusz. Chce się z tobą widzieć. Dlaczego go unikasz? On naprawdę cię kocha. Zrozumie wszystko. Nie dręcz go. Nie rozumiesz, Marto. Jeśli przyjęłabym jego miłość, cierpiałby jeszcze bardziej. Dlaczego postępujesz wbrew swojej woli? Nazareńczyk tego nie nauczał. Ciągle ten Nazareńczyk. Nie chcę więcej o nim słyszeć. Jak możesz tak mówić? To Mesjasz. Oszalałaś? Dlaczego prawdziwy Mesjasz miałby przychodzić akurat do mnie? Po co? Ponieważ wybaczył ci. Jego przebaczenie nic dla mnie nie znaczy. Wiem, kim jestem i jak skończę. Czy to tak Rzymianie zdobywają kobiety? Dlaczego nie przeprowadziłeś swoich legionów? Mów, ty jesteś zdobywcą. Mario, kiedyś powiedziałaś, że się mnie boisz. Pamiętasz? Bałaś się, że moja miłość zgaśnie, jeśli poznam prawdę. Ale tak się nie stało. Wyjedziemy stąd razem. Zapomnimy o wszystkim. Nie chcę. Proszę cię, odejdź. Mario, wiesz, kim jestem. Poza tym nic dla mnie nie znaczysz i nigdy nie znaczyłeś. Przestań. Oto mój kochanek. Hanan płaci za wszystko. Należę do niego. Kochasz go. Jesteś okropna, a ja nie lepszy. Dlatego dobrze nam ze sobą. Ze sobą?
Zaprosimy starych przyjaciół. Możesz prosić mnie o co tylko chcesz. Zabiorę cię stąd. Twoje życie jest moim. Znowu będziesz sobą. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Wiesz, że Łazarz jest chory. Nie możesz go teraz zostawić. Wiem. Ale nie mogę zostać w Jerozolimie. Po prostu nie mogę. Usiłujesz uciec. Bóg jest wszędzie. Przed Nim nie uciekniesz. On żyje w tobie. Aluzo, Saro, Miriam, szybko. Spakujcie rzeczy. Natychmiast wyjeżdżamy. Cisza. Idę cały dzień. Przybywam z daleka. Jestem stary. Muszę go zobaczyć. Ja też. Przyprowadziłem żonę i syna. Widziałam go. Słyszałam jego kazanie. Pamiętam każde słowo. Bądźcie cicho. Mistrz się modli. Jest bardzo zmęczony. Musicie być cierpliwi. Jutro wysłucha każdego z was. Witaj, Marto. Dlaczego tak późno? Trzeba było przyjść wcześniej. Spróbuję znaleźć wam jakiś kąt. Dziękuję, Judaszu. Lepiej jednak zabiorę go do domu. Nie. Musimy zostać. Słyszałaś? Jutro mistrz porozmawia z nami. Będziesz miał czas, żeby go słuchać. On nigdy cię nie opuści. Marta ma rację, Łazarzu. Bóg nie opuszcza nikogo, nawet łotrów. Co tutaj robicie? Chcecie ściągnąć nam na kark rzymską straż? Odejdźcie stąd. Nic złego nie robimy. Przyszliśmy zobaczyć Jezusa. Odsuń się. Galilejczyk, Mesjasz żebraków. Wybierzmy go naszym przywódcą. Królestwo Judei będzie wolne w dniu, w którym ryba nauczy się pływać w piasku. Ciekawe, jak poradziłby sobie wasz Mesjasz z moim mieczem. Czy jest aż tak wszechwładny, żeby go powstrzymać? Sprawdźmy, co się bardziej liczy, słowa czy broń. Daj spokój, on może odwrócić uwagę Rzymian od ciebie. Masz rację. Jesteście głupcami. I podążacie za najgłupszym z was. Chodźmy. Wracajmy lepiej do domu, Łazarzu. Nie. Muszę zobaczyć Jezusa. Thank you.
Hananie, gdzie są twoje kobiety? Mam tylko jedną. Oto ona. Najpiękniejsza ze wszystkich. Czy to Magdalenę całujesz, czy jej ducha? O czym myślisz, Mario? Gdzie jesteś? W Jerozolimie, w Cezarei, czy może w Rzymie? Co za różnica, gdzie jest myślami? Jej ciało jest przy mnie i tylko to się liczy. Zostaw mnie. Mam tego dość. Magdalena. Postradałaś zmysły? Chcę wrócić do Jerozolimy. Do kogo? Myślisz, że nie wiem, dlaczego tak się zachowujesz? Nie wszyscy mężczyźni będą cię tolerować tak jak ja. Dałeś mi wszystko, Hananie, ale nigdy mnie nie rozumiałeś. Ostrzegam cię. Jeśli odejdziesz, już nigdy cię nie przyjmę, choćbyś błagała mnie na kolanach. Nie obawiaj się. Dość już, jestem poniżona. Tańczcie dalej. Gajusz Marcellus jest w Cezarei. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? Kiedy wróci? Nie wiem. Nawet gdybym wiedział, i tak bym ci nie powiedział. Chwileczkę. Wiem, że go kochasz. Z pewnością zdajesz sobie sprawę z niebezpieczeństwa, na jakie się narażasz. Jeśli nie martwisz się o siebie, pomyśl chociaż o nim. Wiem, że mówisz prawdę. Nie mów mu, że tu byłam. Co się stało? Coś z Łazarzem? Nie żyje. Stójcie. Zaczekajcie. Marto. Za późno. Wzywał ciebie. Chciał cię zobaczyć po raz ostatni. Bóg chciał mnie ukarać. I ukarał, zabierając Łazarza. Nie wolno ci tak mówić. Ale to prawda. Gdybym inaczej postąpiła, Łazarz nie umarłby. Łączymy się z tobą w bólu. Jednak nikt nie może wskrzesić zmarłego. Dlaczego nie posłaliście po Jezusa, póki nie było za późno? Gdzie jest wasza wiara?
Jestem tutaj, Magdaleno. Przybyłeś. Łazarz będzie żył. Ocaliła go twoja wiara. Łazarzu. Łazarzu. Wstań i idź. Słuchajcie mnie, bracia. Naprawdę jesteśmy ludem wybranym przez Boga. Królestwo Boże nadchodzi, jak przepowiadali prorocy. Długo na nie czekaliśmy. Nasza niewola dobiega końca. Co tu się dzieje? Lud Jerozolimy wyległ na ulicę. Panuje ogromne podniecenie z powodu Jezusa z Nazaretu. Mówią o Jego ostatnim cudzie. Podobno wskrzesił zmarłego. Nie opowiadaj głupstw. Tym razem to prawda. Wiadomo nawet, kto to jest. Łazarz z Magdali. Co powiedziałeś? Łazarz, brat tej Żydówki. Była tu i pytała o ciebie. Dlaczego od razu mi nie powiedziałeś? Uważałem, że najlepiej nic ci nie mówić. Teraz sam nie wiem, co jest słuszne, a co nie. Gdzie jest Magdalena? Poszła na spotkanie z Galilejczykiem. Dokąd? Do domu Szymona Faryzeusza. Gajuszu. Zwariowała? Dlaczego tak się poniża? Przecież nie jest niewolnicą. Maria kocha Jezusa. Więc to dlatego. Tak. Lecz nie jest to miłość ziemska. A jaka? To miłość płynąca z duszy, czysta i wieczna. Jeżeli nie potrafisz tego zrozumieć, to przynajmniej uszanuj jej wolę. Wybacz jej i pozwól pójść własną drogą. Jeżeli woli go ode mnie... Marto, ostrzegam cię. Wielu uważa, że ten Mesjasz jest szarlatanem i będą chcieli zabić go. Musimy zniszczyć jego moc. To byłoby zbyt ryzykowne, wystąpić teraz przeciwko niemu. Więc kiedy? Gdy wszyscy odwrócą się do nas plecami, kiedy zbuduje własną świątynię i będzie czczony niczym Bóg? A jeśli naprawdę jest Mesjaszem? Słyszeliście o znakach towarzyszących jego narodzinom? Było to w roku, kiedy ukazała się kometa. To niemożliwe. My stanowimy prawo. To fałszywy prorok. Spokój. Dzisiaj Galilejczyk przybędzie do Jerozolimy. Zobaczymy, jak się zachowa i w razie konieczności przejdziemy do czynu. Hosanna!
Nigdy przedtem tak się nie zachowywali. Nawet podczas koronacji ich króla chyba poszaleli. Lepiej pójdźmy za nimi. Gajuszu, jeżeli chcesz odejść, idź. Sam dopilnuję porządku. Przy jakichkolwiek oznakach buntu uderzyć na tłum. Jeśli Galilejczyk będzie stawiać opór, nie oszczędzać go. Przecież to tylko stare kobiety i dzieci. Twoi informatorzy przesadzili, mówiąc, jak bardzo niebezpieczny jest ten człowiek. Nie prosiłem cię o opinię. Galilejczyk wszedł do świątyni i przegnał przekupniów batem. Swoim gniewem zbezcześcił świętą ziemię, a wierni obrócili swój gniew przeciwko kupcom, a jego ogłosili swoim Mesjaszem. To niesłychane. Skierował się przeciwko nam. Trzeba działać. Musi być skazany. Dalsze czekanie jest nonsensem. Ta dyskusja jest bezcelowa, dopóki sami go nie przesłuchamy. Tylko wtedy przekonamy się, czy jest fałszywym Mesjaszem, czy nie. Wiecie, jaki los czeka winnego takiego przestępstwa. Śmierć przez ukrzyżowanie. Moi informatorzy donoszą o buntowniczych okrzykach wznoszonych przeciwko Rzymowi. Słyszałeś je? Nie, ale nie mogę być wszędzie. Ja też niczego nie słyszałam. Byłaś tam? Tak. Popełniasz wielki błąd, występując siłą przeciwko Nazareńczykowi. Klaudio. Gajuszu Marcellusie, wznoszenie buntowniczych okrzyków przeciwko Rzymowi jest w tym kraju takim samym zwyczajem, jak spożywanie przaśnego chleba podczas Paschy. Te okrzyki nie były głośniejsze od innych. Jednak sam widziałeś te tłumy. Wystarczy iskra, żeby je podpalić. Witaj, Piłacie. Przybył Hanan, wysłannik Sanhedrynu, i prosi o posłuchanie. Towarzyszy mu emisariusz króla Heroda. Niech wejdzie. Proszę cię, żebyś panowała nad swoimi uczuciami. Pamiętaj, że jesteś żoną namiestnika Judei. Sanhedryn upoważnił mnie do... Obejdzie się bez ceremonii. Czego chce ode mnie Sanhedryn? Polecono mi powiadomić cię, że kapłani są gotowi skazać Jezusa z Nazaretu, demaskując go przed ludem jako fałszywego proroka. Chcą wiedzieć, jakie jest stanowisko rzymskiego namiestnika. Znasz moje zdanie, Hananie. Nie chcę się mieszać do spraw natury religijnej. A jeśli zostanie dowiedzione, że ten człowiek podburza lud przeciwko Rzymowi, wówczas będę musiał działać. Mamy dowody, że Nazareńczyk spiskuje przeciwko miejscowej władzy. Przeciwko Rzymowi? Tak, mamy świadków. Przedstawcie ich.
Imię? Ezra. Czy byłeś zwolennikiem Nazareńczyka? Tak. Dlaczego go opuściłeś? Ponieważ planowano bunt. Przeciwko komu? Królowi, kapłanom i Rzymowi. Zbliż się. Dlaczego jesteś skuty? Złamałem prawo. Obiecano ci wolność? Nie. Spodziewasz się ją otrzymać? Mam nadzieję, że król okaże się wspaniałomyślny. Są inni? Mam wielu świadków, którzy mogą zaświadczyć o spisku przeciwko Rzymowi. Rzym obroni swój autorytet. Gaius Marcellus zajmie się tym. Jesteśmy gotowi usunąć tych, którzy zagrażają pokojowi w Jerozolimie i negują zwierzchność Rzymu. Hananie, powiedziano mi, że Galilejczyk ukrywa się. Możesz mi wskazać, gdzie? Jeden z jego uczniów jest gotów zdradzić go. 28, 29, 30. Gdzie? Chodź za mną. Nie śpisz, Mario? Nie. Boję się. Boisz? Właśnie teraz, kiedy jesteśmy tak blisko niego. O niego się boję. Mam straszne przeczucie, Marto, że coś się stanie. Słyszę odgłos kroków wielu ludzi. Nadchodzą. Maszerują. Żołnierze są tutaj. Rzymianie. Gajuszu, nie możesz go pojmać. On jest niewinny. Przyszłaś wcześniej niż się spodziewałem. Pomóż mi, Hananie. Pojmali Jezusa. Mógłbyś użyć swoich wpływów, żeby uwolnić go.
Twój Galilejczyk jest w rękach Rzymian. Nie mogę nic zrobić. Hananie, kiedyś kochałeś mnie. A może nadal kochasz? Wszystko może być jak dawniej. Tylko ocal Jezusa. Uratuj go. Myślisz, że jestem tak głupi, iż zgodzę się na tę propozycję? Zapomnij, jest skazany. Nie. Trzeba go ocalić. Muszę go ocalić, nawet gdybym miała zwrócić się do Barabasza. Zanieś to centurionowi Gajuszowi Marcellusowi. Ty tutaj, Mario Magdaleno? Czego chcesz? Przyszłam prosić cię o pomoc. Mnie? Czy Hanan macie już dość? Chcę, żebyś zaatakował twierdzę i uwolnił Jezusa. Jezusa? On sam nie może tego zrobić? Jest przecież cudotwórcą. Ja miałbym wybawić wybawcę królestwa? To są wszystkie moje kosztowności. Nie ma wątpliwości. Postanowiłaś zrujnować się dla niego. Wspaniale. Uratujesz Mesjasza? Mesjasza? To jest prawdziwy Mesjasz Izraela. Potężna siła, dzięki której Dawid, Saul i Judyta wyzwolili lud żydowski. Rzymianie, jesteśmy otoczeni. Naprzód! Brońmy się! Tchórze, dokąd biegniecie? Wracajcie, brońcie się! Barabaszu! Jestem tutaj! Znów się spotykamy, centurionie! Poddaj się! To przyjdź po mnie! Chcę mieć towarzystwo na tamtym świecie! Stójcie! Mam stary rachunek do wyrównania! Trzymaj, Gajuszu.
Piłat chce cię żywego. W tej grocie byłem zawsze bezpieczny. Kto mnie zdradził? Twój przyjaciel. Hanan. Konia. Mario, przyszłam prosić o pomoc w uwolnieniu Jezusa. Już nie wiem, do kogo mam się zwrócić. Więc on aż tyle dla ciebie znaczy? Gajuszu, gorąco cię kochałam. Gdybyśmy spotkali się wcześniej, być może moje życie potoczyłoby się inaczej. Miłość, którą darzę Nazareńczyka, przewyższa inne uczucia. Twoja siostra Marta próbowała mi to powiedzieć, ale nie chciałem jej słuchać. Dopiero kiedy prowadziłem tego człowieka do więzienia, zrozumiałem. Gajuszu, Jezus nie zasługuje na śmierć. Jest niewinny. Chodź, zaprowadzę cię do Niego. Dlaczego to robisz? Nie wiem. O nic więcej mnie nie pytaj. Dlaczego właśnie ja mam wydać wyrok? Król Herod wierzy w sprawiedliwość Rzymu. Nie możesz go skazać. To byłoby przestępstwo. On nie mówi o przemocy, uczy ludzi kochać, a nie nienawidzić. Mówi uczniom, że odziedziczą ziemię. Biedacy odziedziczą ziemię. Rzym runie pod nawałem takich idei. One wcale nie są pokojowe, ale pełne niepohamowanej przemocy. Miłość jest przemocą? Pokój jest przemocą? Nie. Pokój jest pokojem. A jeśli Rzym musi upaść, to niech obróci się w proch. Mam więc zdradzić, żeby ratować twojego Boga? Nie ma wyjścia. Być może, ale wówczas Rzym mnie potępi. Herod i Sanhedryn również. Mam jednak prawo do ułaskawienia skazańca podczas obchodów święta Paschy. Niech lud zadecyduje, Barabasz czy Jezus. Krew bandyty przeciwko prawemu człowiekowi. Możemy mu zaufać. Pomoże ci uciec, mistrzu. Nie, Mario. Mój ojciec wyznaczył mi taki los. To, co zapisane w księgach, musi się spełnić. Ale to niesprawiedliwe, żebyś umarł za ich grzechy. Nie potępiaj go, Magdaleno. Każdy człowiek robi to, co uważa za słuszne. Musimy wybaczać naszym bliźnim i kochać ich. Tylko w ten sposób będziesz żyła w zgodzie z Panem. Dokąd go prowadzicie? To rozkaz Poncjusza Piłata. Razem z Galilejczykiem stanie przed ludem i lud wybierze tego, który zostanie ułaskawiony. Na pewno nie opuszczą Jezusa. Miejmy nadzieję, że nie.
Trzeba uwolnić Barabasza. Tylko on ma odwagę walczyć z Rzymianami. Trzeba go ułaskawić. Głosujcie na Barabasza, rozumiecie? Wolności nie uzyska się modlitwami. A jeśli to naprawdę Mesjasz? Prawdziwy Mesjasz skruszyłby więzienne mury, a ten oszust dobry jest dla takich głupców jak ty. Nadchodzą. Słuchaj, ludu Izraela. Oto stoją przed tobą Jezus z Nazaretu i Barabasz, skazani na śmierć przez ukrzyżowanie. Zgodnie z przysługującym mi prawem, ja, Poncjusz Piłat, pozostawiam ludowi możliwość wyboru, który ze skazańców ma być ułaskawiony. Jezus czy Barabasz? Jezus! Barabasz! Uwolnijcie Barabasza. Obmywam ręce z krwi tego prawego człowieka. Zrobiłaś wszystko, co było w twojej mocy, żeby go ocalić. Nie możesz zadręczać się wspomnieniami. Nie mogę wyrzec się swojej wiary nawet dla ciebie. Będę głosiła słowa mistrza tym, którzy ich jeszcze nie słyszeli. Po śmierci Jezus zostanie zapomniany. Nie. Właśnie wtedy zacznie żyć. Jego wiara będzie żywa po wsze czasy. Nie próbuj wzywać pomocy. I tak nie zdążysz. Barabaszu, pozwól, że ci wyjaśnię. Nie chcę twoich wyjaśnień. Zdradziłeś mnie. Musiałem. Ale starałem się pomóc tobie. Wierz mi, że wyłącznie mnie zawdzięczasz życie. Jesteś plugawym szpiegiem. Musisz umrzeć. Powoli. Bardzo powoli.
Wersja polska, Telewizja Polska. Opracowanie tekstu Ewa Krugar. Czytał Maciej Budowski.